No i wiecie. Witam, cześć. Tutaj AJ, The Polish American. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy są tutaj miłośnicy zabawek z lat 90. Czy są prawdziwi ludzie, którzy potrafią docenić tą sztukę, wiecie, no, zabawek, tak, także do joboty. Do joboty. Ejo, do joboty. Ejo, bro, how you doing? Dobra, ale tak na poważnie, to mam tutaj pudełko, magiczne pudełko, magiczne pudełko, które zawiera zabawki, na które natrafiłem robiąc porządki. No wiadomo, siedzimy teraz w domu. Nie, żartuję, nie, wcale nie sprzątałem. Tak czy inaczej, mamy tu skarby i są to moje skarby ze, no nie powiem, że koniecznie tylko lata 90., chociaż niektóre zabawki naprawdę sięgają lat 90. Spokojnie. Kilka rzeczy wam pokażę po prostu, co się tutaj znajduje. Jeżeli materiał wam się spodoba, to oczywiście zostawcie komentarz, łapę do góry na podstawie tej aktywności i waszego takiego feedbacku. Zobaczymy, czy pokażemy wam coś jeszcze, bo mam sporo tych zabawek, jak się okazuje. A na koniec tego odcinka, oglądajcie do końca, bo pokażę wam amerykańskie samochodziki, które naprawdę jak na lata, kurde, 1995, coś takiego, były kozacko zrobione jakościowo. Zobaczycie, jak wyglądały zabawki w latach 90. w Stanach. Okej! W pierwszej kolejności, no co? Prawdziwa zabawka mężczyźni. Mamy tutaj pistolecik na kulki. Nic specjalnego, nie jest to jakiś zaawansowany pistolet, ale z tego, co już sprawdziłem, to jest zepsuty. Magazynek działa, kuleczki siedzą, uwaga. Czy będzie ze mnie policjant? O matko święta, kulki lecą. Okej. Okay. Spluwa w środku. Pamiętam, że w ogóle czasem się rozpadł taki pistolet, czasem trzeba było go złożyć. Jak nie wiecie, co pisać w komentarzach, to ja wam dam powód oczywiście, bo wiadomo, te komentarze pomagają, także jeżeli którąś rzecz pamiętacie, na przykład, bo też jesteście dzieciakami z lat, ale nie tylko 90., bo też 2000, no myślę, że każdy się bawi pistoletem na kulki, napiszcie, która rzecz jest waszą ulubioną, która wam się kojarzy z waszym dzieciństwem. Teraz wjeżdżamy z ciężkim kalibrem. Otóż mamy tutaj magiczny Game Boy Color i to był kiedyś hit, to był... Kiedyś był jeszcze taki czarno-biały Game Boy i on był dużo większy, to jest taki, to już jest taka miniatura, on jest skompresowany i to był hit, to był naprawdę hit. Do czego można by porównać Game Boy Color? Do współczesnego PSP na przykład, nie? Do takiej konsoli PlayStation Portable, przenośnej. Gra na dyskietki, czyli macie tutaj jakby całe urządzenie, to jest to, cały mózg operacyjny, macie dyskietki, na których są gry. Kiedyś miałem dużo gier, miałem X-Menów, miałem naprawdę sporo rzeczy, ale wymieniłem się bardzo nieopłacalnie, bo chciałem mieć szacunek na dzielni, na ulicy i oddałem jakby swoje dobre gry za jakieś ścierwo, żeby mnie lubili. No ale cóż, tak straciłem. Nie wszystko straciłem, bo mam Spidermana 2 jeszcze. Specjalnie z tej okazji przygotowałem się, wziąłem sobie baterię, także teraz podłączę akumulatory i zobaczymy, czy to działa. Nie sprawdzałem jeszcze, nie sprawdzałem, bo chciałem zatrzymać ten moment ekscytacji, zachować tutaj. I uwaga, tutaj jest jeszcze taka kamera. Działa. Ale cię złapie. Patrz, leci, teraz wszystkich trzeba jeść. Droga sprawa, pamiętam, że za taką dyskietkę 100 zł płaciłem, nie? Płaciłem 100 zł i dostawałem jedną gierkę. Okej. Okay. Słuchajcie, slajzery. Nie slajzery. Bionicle, Bionicle. Zielony to była ziemia, czerwony ogień, biały to był lód bodaj, albo wiatr. I niebieski to była woda, coś takiego, ja się chyba nie pamiętam. Brązowy, ziemia. Tutaj właśnie mam jednego, czekaj, akurat go naprawiam, żeby funkcjonował. Jak byłem mały, w sensie jak miałem 80 kg, jak byłem mały, naprawdę pamiętam grubą akcję. Brałem tych dwóch ziomków i robiłem tak. A masz!
co ta kwarantanna robi z ludźmi? Straciłem rękę! Nie! Nie! Tak. Tutaj jeszcze, czy to był motoslicer? Bardziej jeżeli chodzi o slicery. Slicery to były maszyny, które zamieniały się w pojazdy. Tutaj mam motocykl w dwóch częściach. I tak jak widzicie, jest bania, tu bliżej podstawie. Albo tutaj, o. Cyk. Tak to wyglądało. Maska. Opona. Opona to były jego stopy bodajże. Ten nie ma nóżki, więc musi stać sobie spokojnie, w sensie leżeć. O kurde, ale zajazd. To jest Lamborghini Diablo. Taki klasyczny samochód, każdy pewnie zna. Tutaj miałem jeszcze sporo, była Corvetta, z tego co pamiętam, BMW Z4, 3. W każdym razie sporo, naprawdę sporo takich modeli. Ja je mam w piwnicy, jak będziecie chcieli jeszcze jeden odcinek taki na odświeżenie, to wam pokażę, co mam w stajni swojej samochodowej. Pamiętam, że tymi motocyklami fajnie się, to była zawsze ruchoma kierownica, w tym można było się bawić. O, amortyzatory tu jeszcze działają, no panie, to naprawdę było... To jest spoko rzecz. Ja myślę, że nawet teraz ludzie mają zajawkę i pewnie zbierają takie rzeczy. Zbieracie takie modele, czy nie? Patrz. O, bardzo. Myślę, że elegancka klasa jest, nie? To wszystko się rozkłada na części, więc można błotniki pościągać, koła wyjąć. Karty? Więcej kart. Jeszcze więcej kart. I jeszcze więcej kart. Cała ekipa, no wiadomo, nie są to wszystkie karty, ale był taki okres, kiedy zawsze było coś w paczkach chipsów, nie? I z chipsów wyciągało się karty z Dragon Balla. Nie wiem, czy też tak robiliście, ale ja osobiście się z kumplami chowałem. To było podstawówka, gimnazjum, zamykaliśmy się w kiblach, w różnych zakątkach, żeby nas nauczyciele nie złapali, bo to był nielegalny hazard. Graliśmy o karty i polegało to na tym, że nieważne, czy to był Dragon Ball, czy cokolwiek innego, rzucaliśmy nimi, nie? I był taki rzut, jak karta wylądowała u góry, to było dobrze, nie? Ale jak wylądowała tak, na tylnej stronie, to przegrywasz. Pamiętam, parę razy przegrałem naprawdę solidną kartę i ledwo co przeżyłem to. Później musiałem się odegrać. No, zaprawia, to wszystko zaprawia młodego mężczyznę w boju. Przygotowuje do życia, nie? Bo trzeba się nauczyć, kiedy odpuścić. Takie, niby takie małe pierdoły, ale ja mówię, naprawdę, takie, tak, coś takiego, to uczy troszkę, nie? Że możesz przegrać, ale możesz wygrać, wiesz? Później tak samo gry, nie? To tak... Po części rozwija, nie? Także na przykład na pewno uczy zawzięcia, ale hazard no pewnie w żadnym wypadku nie jest dobry, także nie polecamy. Dragon Ball Z karty Chiyo, to by było na tyle. Ty, ale przepraszam cię bardzo, to są wszystko specjalne karty, bo one są jeszcze świecące, to nie jest tak, że... No tak, to są chyba kozackie karty, nie wiem, dajcie znać co sądzicie, bo nie do końca pamiętam, ale to jest chyba nie najgorzej. Kolejne w kolejności przychodzą kapsle i... karty Yu-Gi-Oh! Jakby, no, wszyscy, dużo ludzi zbierało te karty, no to ja też je chciałem i zacząłem grać. Nigdy na to hajsu nie wydałem, nigdy nie wydawałem pieniędzy, nie kupowałem boosterów. Zawsze jakoś tak doszło, dochodziło do tego, że ludzie chcieli się odgrywać, a ja na cwaniaczka jakoś tam wykminiłem sobie sposób rzucania, sposób gry. No nie taki jak teraz, ale wygrywałem i naprawdę... Aż rodzice przychodzili z zapłakanym synem do mnie i mówili do mojej mamy: przepraszam pani, kurwa, syn zabiera karty, okrada. Nie, nie, proszę pana, ja wygrałem, pani syn przegrał. W każdym razie, mamy tutaj żetony, żetony. I tak samo jak wszystkim innym, jak w pokerze, no macie żetony, macie swój stack, stawiacie, podchodzisz do ziomeczka i mówisz: ty stary, gramy o ile? O 4? Dobra, dawaj o 4 na szybko, nie? Żeby nie było czekania. Cyk, wychodzisz tak, sobie tylko przerzucasz w rękach i cyk, raz, dwa, trzy, cztery, okej, okay. 2 na 2, dziękuję bardzo, on trafił gorzej, ja zabieram wszystko i mam już nagle 8 żetonów i tak się bogactwo gromadziło. Tak, tak samo, no, już się naprawia, no, żeby to było takie proste, znaczy to może być takie proste w świecie rzeczywistym, tylko że myślę, że ryzyko związane z tym, że prawdziwą gotówką się gra, jest dużo większe i dużo mniej przyjemne, kiedy się ją przegra. Chociaż dzieciaka myślę, że to tak samo boli, kiedy przegra swoje ulubione żetony. Żetony, karty Yu-Gi-Oh! Odkładamy na bok, tak jak mówiłem, kartami Yu-Gi-Oh! Jakoś się tak bardzo nie interesowałem i po prostu grałem, żeby grać, żeby się nie nudzić. Natomiast tutaj teraz przygotowałem wam... ofertę specjalną. Nie wiem, ilu z was ogarnia temat, więc nie będę za mocno się rozpowiadał. Po prostu tutaj wyłożyłem kilka kart takich
z których jestem, nie wiem, lepiej je wspominam, nie? Na przykład z rzadkich kart. O, no tak, bo to są, jeżeli karta była rzadka, to miała w prawym dolnym rogu takie cztery krzyżyki, takie jakby cztery kwadraciki, nie? I to była taka super rzadka karta, gwiazdeczka to była po prostu rzadka, ale z super rzadkich to mamy super rzadkie, super rzadka, super rzadka, super rzadka, cyk, 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 cyk. Super rzadka Aquamaster, super rzadka House Fish. To jest dobra karta, Stalop. Stalop the Life Squasher, czy tam Life Quasher, kurde, o, proszę. Eleganckie karty. Annihilator, 13 tysięcy siła niszczenia. Także o, tą kartę pamiętam z bajki jeszcze, jak oglądałem Duel Masters na czym to leciało, na Jetixie? Czy tam na Cartoon Network, chyba na Jetixie. Jeżeli gracie w Duel Masters, to może zorganizujemy na Instagramie, na live jakiś taki pojedynek wspólnie, bo w sumie dla Beśki bym sobie przypomniał, jak to było, jak się grało, także możemy się poustawiać. Czekaj, muszę zebrać tą talię z powrotem. Woda. Lasery! Wkłady do laseru, którym biegaliście pewnie i chodziliście, zamienialiście sobie wkładki, mieliście różne kwiatki, kwadraciki, gwiazdeczki, inne pierdoły. 30 wkładek, brak lasera. Niestety nie popiszę się tutaj, nie odpalę tego lasera, ale wkładki są i myślę, że z tym biegał każdy z was. No musiał każdy z was z tym biegać, ponieważ kto się nie bawi dobrym laserem, nie? Koty za tym szaleją i dzieciaki też. I proszę bardzo, oglądamy, patrzymy. Modele straży pożarnej, wozu holowniczego, wozu, czy to jest, czyżby dostarczający paliwo tak naprawdę? Nie wiem, ale 96. A merda, Hess Corporation. Dobra, czyli to są repliki, takie dosłownie, nie? Jakby odwzorowanie tego, co jeździło. Plastik jest bardzo kruchy po tylu latach, bo to już jest naprawdę 25 lat zabawka. I jest to kruche, może się pokruszyć, połamać. Ostrożnie. Ale jest ok. Tym pamiętam, że się bawiłem, wiecie, to wszystko, tu się wszystko paliło. Każde światło, każde lampeczki z przodu, dźwięki, syreny. W środku macie kierownicę, opony macie gumowe, możecie sobie je ściągnąć. Po prostu ściągacie te opony. Więc naprawdę bardzo fajny bajer, jeżeli chodzi o zabawkę. Nie wiem, ile to kosztowało, ale dla mnie kozak. Jedyna wada to jest to, że te zabawki miały tak ogromne, te największe baterie, nie? I nigdy ich nie mogłem zdobyć. Znaczy, no, co ja mogłem zdobyć? Ja byłem młodym biedakiem, dzieciakiem, który miał 6 lat, więc mama mi nie kupowała. Straż pożarna, koszyczek, tutaj klocki Lego wrzucałem, z tego co pamiętam. Miałem wysięgnik, bardzo długa drabina, zobaczcie, zobaczcie. Szok. Niesamowite. Oj, o nie, no właśnie, i pęka, łamie się, zwijamy, mayday. Ale tutaj właśnie wchodziły ludziki Lego, no i wiecie, i-o, 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 pip, pip, pip. Sobie możecie, no nie wiem, tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Tak, tak, proszę, proszę, pyk, 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 pyk. Z tego modelu ciężarówki można wysunąć, tu był helikopter jeszcze, tu macie pudełko, tak to wyglądało, tak wyglądało to pudełko i normalnie było tutaj, śmigłowiec lądował, ten śmigłowiec też gdzieś jest połamany, ale również samochód może wjechać, tu się wysuwa właśnie podjazd, więc weźmy sobie auto. Pip, pip, i później pips, pips. Oj, ta kwarantanna, co się dzieje? Pips. I do przodu. O nie, to nie ten silnik, to jak motocykl, kurde. Boże. Coś takiego. No, a więc myślę, że macie wszystko zaprezentowane. Jest tego dużo więcej, naprawdę. Dużo więcej, jeżeli się dobrze bawiliście, to wiecie co robić, dajcie znać, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to zobaczymy co da się zrobić. Mam jeszcze parę modeli takich wielkich i na stalne sterowanie i różne pedale, no wiecie, naprawdę dużo tego jest. Tak czy inaczej, dzięki za uwagę i pamiętajcie, subskrybujemy, lajkujemy, komentujemy, widzimy się niedługo. Peace out, brother, do zobaczenia, buziaczki.
dobranoc i na razie pochwalcie się, jaka jest wasza ulubiona zabawka z dzieciństwa i która kojarzy wam się z dzieciństwem. Tak, to by było na tyle. Ale boli mnie, ale już nie to lata. Jak dzieciak może coś takiego wytrzymać, ty.